Jeśli chodzi o testy w aptekach, jest objęte w tej chwili około 1,5 promila tylko i wyłącznie aptek ze względu na rozporządzenie, czyli docieramy do bardzo małej liczby osób. To wynika z rozporządzenia, które pan minister wydał. Tam trzeba spełnić określone warunki. My musimy wydzielać z aptek, z tej przestrzeni aptecznej część, która do tej pory przynależała tylko i wyłącznie do opieki farmaceutycznej. To był pokój z zewnętrznym wejściem i musimy go szybko przystosować, ale przede wszystkim ważniejsze, tak by drogi nam się nie krzyżowały. Czyli potencjalny pacjent chory z tym pacjentem, który przychodzi, jest potencjalne zdrowie, przychodzi po swoje leki, po odbiór tych leków, po odbiór tych preparatów, te rzeczy nam się nie mogą krzyżować. Więc większość aptek, która by chciała przystąpić, nie może przystąpić ze względu na jedno wejście i wówczas droga nam się krzyżuje. Dlatego też złożyłem w zeszłym 1,5 tygodnia temu, złożyłem wniosek do ministra 2 dni później po wydaniu tego rozporządzenia, ażeby umożliwił ustawianie namiotów przed. Takie same namioty, jak były w przypadku szpitali czy innych jednostek, które również testowały, które również leczą, więc te namioty się raz już sprawdziły, a to by nam ułatwiło życie. I a dostał pan jakąś odpowiedź od ministra? Na chwilę obecną jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi, jeśli chodzi o to. Dlatego w tym tygodniu zrobimy taką małą inscenizację, w której chcemy pokazać, jak mogłoby być. I przypuszczalnie ustawimy taki namiot wraz z wyposażeniem, żeby też pokazać społeczeństwu. Bo też chodzi o to, żebyśmy się przygotowywali nie tylko już na tą część wysokiej pandemii, ale też przyjęli wytyczne też na przyszłość.